Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia elektryzują nas od zawsze. Ale te święta w jakże szczególny sposób. Ograniczone możliwości podróżowania, spotykania się to prawdziwy sprawdzian dla nas wszystkich. Zachowamy się odpowiedzialnie, czy też nie? Zachęcam, by ten podwójnie wyjątkowy czas wykorzystać do zgłębienia samych siebie. Do przeżycia tych świąt po prostu po swojemu. Proponuję przekonanie o tym, co muszę i powinienem zrobić, zastąpić tym, co po prostu mogę zrobić w tych zmienionych okolicznościach. To wyjątkowa okazja do zatrzymania się i pobycia z samym sobą, do poszukania dobrych stron naszych bliskich. Zwróćmy uwagę, że właśnie te święta to wyjątkowy dowód naszej wiary w zmartwychwstanie, ale też w pokonanie zła, cokolwiek to nie znaczy. Szanowni Państwo, tuż po świętach powitamy Nowy Rok, ale również niestety w zmienionych okolicznościach. Niemniej jednak życzę Państwu, by ten przyszły rok był nie tylko rokiem nadziei, ale przede wszystkim rokiem spełnionych marzeń i rokiem powrotu do normalności. Wszystkiego dobrego.